nie da się pikować na każdy start. Jakby nie da się być w najwyższej formie na każdy start, nie da się być rekordu świata na każdym starcie. Gdzieś musi przyjść ten dołek wcześniej czy później. Będzie to prawdopodobnie początek maja. Tego jeszcze nie wiem, bo nie ma kalendarza imprez międzynarodowych, znana jest tylko data Mistrzostw Świata. Natomiast przypuszczam też, że tak jak zawsze, ponieważ ten kalendarz się nie zmienia za bardzo z roku na rok, to będzie około końcówka kwietnia, początek maja. No i przypuszczam, że tak jak co roku wystartuje w jednej, dwóch edycjach Pucharu Świata, no i potem już jakby po prostu przygotowania do imprez mistrzowskiej. Nie każdy start w zawodach bardzo dużo kosztuje fizycznie i psychicznie. Mimo wszystko ja czuję, że z wiekiem ta regeneracja spada i ja nie byłabym w stanie startować co dwa, co trzy tygodnie czy co tydzień, bo dla mnie to już było za dużo. Jak ja wróciłam z Salt Lake City, a wcześniej jeszcze był Seul, czyli na cztery tygodnie miałam trzy tygodnie startów, to już było dla mnie bardzo dużo i ja bardzo długo do siebie dochodziłam po tych startach, ponieważ dużo mnie one kosztowały i potrzebowałam właśnie tego odpoczynku, tych dwóch miesięcy, żeby dojść do siebie, na nowo wejść w przygotowania i skupić się właśnie na Mistrzostwach Europy. I to też jakby powoduje to, że dzięki temu jestem w stanie w tych najważniejszych imprezach być w najwyższej formie, tak mi się wydaje, bo jakby nie da się pikować na każdy start. Jakby nie da się być w najwyższej formie na każdy start, nie da się być rekordu świata na każdym starcie. Gdzieś musi przyjść ten dołek wcześniej czy później. Da się, wiem, że da się to zrobić, natomiast do tego musisz mieć bardzo dobrego trenera. Wiem, że jeżeli Mateusza bym postawiła za cel, że chce wyjąć udział we wszystkich Pucharach Świata jeszcze w imprezie mistrzowskiej, to poukładałby te puzzle. Natomiast po tym sezonie obawiam się, że nie byłoby czego zbierać ze mnie.